Dzień dobry Państwu. W listopadzie zeszłego roku, czyli 23, kupiłem na aukcji w Allegro lokalnie taki wzmacniacz za jakieś 900 zł. Rzecz niepozorna, bez obudowy, amerykańska i można powiedzieć, że prawdopodobnie przepłaciłem, ale wziąłem go tylko z tego względu, że mamy tu oryginalne amerykańskie transformatory. I może znajdziemy jeszcze część amerykańskich rezystorów czy kondensatorów z lat przełomu 50-60. 57 albo 9 jest to rocznik tego wzmacniacza. Opis aukcji mówi o innym modelu, niżeli faktycznie tutaj ten model jest. A jest to model taki 83AY773, to jest 120 W teoretycznie, bo to suma obu kanałów 20 W. Zbudowany jest na tej lampie i powinien mieć jeszcze tę lampę, ale niestety jej nie ma. Zanim go nie załączę do sieci przez takie ustrojstwo, trochę mi trudno jest uwierzyć, że to ma 100 W. Output. O, tu widać 100 W mocy, 110-120 V, a wejściowy 220-240, to jest jakiś rodzaj dławika. Bo to na pewno nie jest autotransformator, nie rozbierałem, nie wiem, muszę się przyjrzeć temu. Więc zanim to nie odpalimy, pokażę Wam środek, jak wygląda. Bo według sprzedawcy wszystko jest perfekcyjne w tym wzmacniaczu i wszystko poprawnie działa. Nawet zapraszał na odsłuchy, ja to kupiłem w ciemno. Mówię, a zrobimy sobie jakiś film na temat wzmacniacza lampowego ze Stanów Zjednoczonych. Co zrobić z tym napięciem 110 V, to powiem w dalszej części filmu. Dzisiaj go nie będziemy w ogóle naprawiać. Przetestujemy sobie stan za stany. A za jakiś czas, nie wiem, miesiąc, dwa lub trzy, pokażę Wam wzmacniacz już po przeróbce, po konserwacji, tak jak powinno być ona prawidłowo zrobiona. Być może jeszcze przez zwoje transformator głośnikowy, stop, sieciowy, żeby pierwotne uzwojenie, bifilarnie nie nawinę, bez względu tego co tam jest, nie będę się bawił w liczenie, żeby pierwotne uzwojenie transformatora mogło przyjąć napięcie 230 V. No to teraz pokażę Wam, co jest w środku. Ci, którzy interesują się trochę amerykańskim przemysłem audio, będą wiedzieć, że jest to sieciówka z RadioShack. Alliant Company, chyba tak to się nazywało, czyli producent tego Knighta, zestawu do złożenia, dokładnie, to jest zestaw do złożenia, był częścią koncernu RadioShack, jak tam można powiedzieć. I jak widzicie, nawet mamy jeszcze amerykański bezpiecznik zabezpieczający nam całe urządzenie, ale jak widać, sporo przeróbek. To jest przeróbka, to na pewno jest tutaj przeróbka. Oryginalne transformatory, później się dokupimy do nazwy, może Triad, to Chicago było kiedyś, inaczej powiem, Alliant Company mieściło się w Chicago, w Illinois, a tam mieliśmy producenta transformatorów głośnikowych, właśnie Triadę. O, tu widzimy jakieś korozyjne sprawy. Co to jest? Aha, głośność. Dobra. Mam nadzieję, że nie są pyskane te bateriometry, ale to może być tylko płonna nadzieja. Tutaj są rosyjskie lampy zamiast oryginalnych. No i tutaj jest Tesla. Transformator jest na 110 V, tak jak mówiłem. Ktoś coś tu próbował przerobić jeszcze. Nie, wtyczka nie jest oryginalna od tego, bo jak widzicie, różnią się kolorem przewodów. To jest na pewno przerobione, wymienione. Dlaczego
dodane są rezystory autopolaryzacji, ponieważ nie ma lamp ECC83, które tutaj służyły jako wzmacniacz gramofonowy. To wygląda w taki sposób. Tu widzę jakieś oryginały na dole. Ale żeby to wszystko rozpoznać, trzeba powolutku to rozebrać i no powymieniać co nieco. No na pewno to trzeba tutaj wywalić i zrobić tak, jak się należy. Kurzu dużo. Ja nie wiem, jak można sprzedawać tak zakurzone urządzenie. No, tranzystory, kondensatory mikowe, dyskowe. Tutaj włosy cynowe. Nie, to jest jakaś kotulina. Przełącznik pewnie będzie do wyczyszczenia. Jest tu jakiś znacznik, gdzie jakie wejście jest włączone? Jest tutaj. O, zaraz wam pokażę jeszcze dół. Tutaj od dołu budowy są złącza głośnikowe i wejście. Nietypowo umieszczone. Stąd pewnie te nieoryginalne nóżki, żeby to wszystko można było ładnie połączyć. Utrudnia to trochę sprawę, chociaż serwis można prowadzić w takiej pozycji. Lampy są bardzo luźne. Trzeba wymienić podstawki. No takie ze sprężynkami. Mam tu jakoś. Nie mam takiej podstawki tutaj, żeby wam pokazać, o co chodzi. Kołnierzyk na wierzchu i dociska lampę do podstawki. Czyli całą podstawkę trzeba wziąć. Ta od. No widzicie, ta też jest luźna. Także. No, z pewnymi obawami będę to włączał, ale. Właściciel mówił, że gra, zapraszał na odsłuchy, no to wiecie, no to gra. Zobaczcie sobie w środku ile kurzu, jak oblepione wszystko jest, straszna sprawa. Transformator jaki oblepiony kurzem. Uruchomimy sobie to w takim stanie, jak teraz widzicie, tylko muszę zrobić kabelkologię. Jakieś sztuczne obciążenie chyba podłączę na początek, a potem będę się zastanowił co dalej. Ta książeczka to książeczka montażowa. Drukowałem ją sobie. Ponieważ jest dostępna w sieci. W ogóle katalogi Radio Szaka są dostępne w sieci. Jak ktoś ma problem ze starymi wzmacniaczami, nawet może u nich częściej zamienę kupić. Maksymalnie 20 W, 10 W na każdy kanał. Może być podłączone na monofoniczne źródło dźwięku i wtedy ma 20 W. Totalnie peak power output, czyli maksymalnie 40 W, czyli 20 W na każdy kanał. Czułość dla gramofonu 6 mV, dla ceramicznej wkładki 0,4 V, tuner 1 V, AUX 1 V. Odpowiedź częstotliwościowa, to widać tutaj, to jest od 35 do 15 tysięcy cykli, czyli herców, przy 4,5 W na każdym kanale. Odpowiedź częstotliwościowa na 1 W to jest 30 Hz do 20 kHz przy spadku 1,5 dB. Czyli jak widać nie jest to jakieś szerokopasmowe cacko. A dlaczego tak jest, to potem będziemy mogli sobie zobaczyć po schemacie. Zniekształcenia harmoniczne mniej niż 1,5% przy 10 W na każdym kanale i 0,5% przy 1 W. Trochę dużo, ale da się znieść. Szumy. Na wejściu tuner 85 dB poniżej 10 W i na wejściu gramofonowym 57 dB poniżej 10 W. Tu mamy 10 dB wzmocnienia lub odcięcia przy 35 Hz dla kontroli basu i regulacja sopranów 5 dB wzmocnienia i 7 dB odcięcia przy 10 kHz. Przesłuchy międzykanałowe lepsze niż 45 dB w pozycjach stereofonicznych przełącznika, sprzężenie 13 dB. Ujemnego sprzężenia, wyjście na głośniki 4, 8, 16, wyposażenie w lampy to 2 ECC83 to są do przewzmacniacza gramofonowego, 4 ECL dla wzmacniacza mocy, jedna zasilająca EZ81, ECL82, nie 86. Wymagania do zasilania 100 W, 110 V, to są rozmiary, ta skrzynka przyjechała do mnie bez obudowy zewnętrznej. Budowany przedwzmacniacz korekcyjny, 4 pary, wejść stereo dla wkładki magnetycznej, ceramicznej, tunera i dowolnego źródła. Kanały mogą być
połączone równolegle dla odsłuchu monofonicznego, 20 W, sprzęgło Type Volume Control, aha, czyli dwa oddzielne, mamy potencjometry na każdy kanał i one powinny chodzić razem, chyba że będziemy je ręką przytrzymywać jeden krążek, a drugim regulować. Pokazywałem przed chwilą, jak to wygląda. Czyli nie mamy balansu oddzielnego potencjometru. Pojedynczy przełącznik dla szybkiego wyboru wejść. Aha, i widzicie, żarzenie przy wzmacniaczu stałe minimalizuje szum i przydźwięk. I tutaj mamy opis tego wzmacniacza. Ja Wam potem omówię schemat, to zobaczycie, jak to mniej więcej ładnie jest zrobione. Instrukcja zawiera wskazówki montażowe. Jak powiedziałem, jest to kit do samodzielnego montażu. Czyli krok po kroku jest omówiony sposób montażu. Nawet gdybym go rozmontował na części pierwsze, mógłbym go według tej instrukcji zmontować z powrotem. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jak podłączyć syncze. I to jest to, co mówiłem od dołu. To jest ta cała skrzynka, której tutaj nie ma. Tu mamy na każdy głośnik odpowiednie wyprowadzenie i teraz ja bym chciał sobie wejść na AUX, czyli na środkowe. Dobra, to już wiemy wszystko. Jeden kanał i drugi kanał, jak będziemy go mierzyć, to będziemy wiedzieć. Jak podłączyć sprzęt zewnętrzny do odsłuchów. Instrukcja obsługi. Wygląd, o. To jest kondensator, który był tu oryginalnie, ktoś wymienił go na elektrolity takie. Nawet nie wiem, czy to są jakieś porządne. Wierzyłem, że Yemikony albo coś w tym stylu. Jak to działa? Fajna instrukcja, nie? Wykaz części i schemat wzmacniacza. Czy to mocno różni się od wzmacniaczy projektowanych w Polsce? Będziecie mogli zobaczyć po tablicy, którą Wam wrzucę. Wrzucę Wam ze dwa schematy dla porównania. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Co tu mamy za odwracacz? Sygnał floating, pływający. Sygnał na siatkę brany jest z pomiędzy tych rezystorów. Mamy też wspólny rezystor katodowy. Tu mamy wejście. No i balans prawdopodobnie będzie przez dobór tych rezystorów, jeżeli chodzi o balans dynamiczny. Tak? Mamy jakąś regulację barwy dźwięku. No i końcówka mocy, czyli typowy układ dla tego. Tak wydaje mi się, że był robiony jeszcze. Jak on się nazywał? A nieważne. Cały schemat omówimy sobie później. Na zasadzie tablicy. No, pomocne informacje. Oraz to jest errata. Tam coś w druku mieli źle zrobione. Czy to jest wszystko? To jest jeszcze jedna strona. No i tak wygląda tuner do tego, który też można samodzielnie zmontować. Coś, co mnie burzyło od samego początku, to niestety nie mieści mi się tam do gniazdka. Powinno być to wypuszczone trochę, ta część tutaj, nie tak schowana. Przyjrzyjmy się. Nie, to jest tak odlane. No wiadomo, Chiny. Muszę na krótko połączyć. Nie róbcie tego, jeżeli nie jesteście pewni, że Wam się coś tutaj nie wyzwoli. I nie zewrze. Nie uwolni i nie zewrze. Połączenie zrobione. Zaraz włączymy. Mam tam włączone. Oscyloskop też jest podłączony. Dobra, start. I jeszcze jedną rzecz musiałbym zobaczyć. Czy na obudowie nie mam niebezpiecznego napięcia. Stryk. Nie mam. Nie świeci. To bardzo dobrze. Znaczy w sumie mamy transformator jakiś. Separujące, ale nie wiem, czy jest galwanicznie podłączony do sieci, tak? O! Mamy jakiś sygnalizator. Lampka działa. Gdzie jest ta lampka? Tu. Teraz czy lampy się rozgrzewają? No musimy chwilę poczekać. Nie widzę na razie żarzenia. Że przygaszę światło. Nie, nie widzę żarzenia. Świeci nam tylko
żarówka od Pilot Lamp, a wzmacniacz jako tako nie działa. Było coś luźnego, prawdopodobnie mamy jakieś żarzenie, tu widać czerwone, tu nie wiem czy będzie widać, bądź coś tam zaczęło się dziać, lampa ta się nam rozgrzewa. Ta lampa to oczywiście lampa zasilacza, nie? Mamy 184 V, prawdopodobnie, gdzie to będzie to 184 V, to jest pierwszy z kondensatorów jakiś. Zaraz będę musiał sobie pomierzyć wszystkie napięcie. 166, 162, dlatego że przez żarówkę go jadę, nie? 162, dobra. Zakładamy, że mamy równiutki sygnał wyjściowy, nie ma żadnych zbudzeń. Napięcia nie będą się nam zgadzać z tego względu, że tam przez żarówkę, która tam się troszeczkę żarzy, jak widzicie, to znaczy, że jest pobór prądu. Należałoby teraz podłączyć go bezpośrednio do sieci i pomierzyć napięcia, czy są właściwe. Z tego schematu wynika, że z lampy, z nóżki 3 i 9 idziemy na pierwszy rezystor i kondensator. Z lampy, z nóżki 3 i 9, tak, idziemy na pierwszy rezystor i to idzie na pierwszy kondensator. Tu mamy wspólną masę, mamy włączony miernik. I załączamy. Znowu coś nie działa. Aha, prawda, to musi się rozgrzać. Tak, musi popracować najpierw ta lampa, a potem, to nie tranzystor, nie? Potem stopniowo sobie wzrośnie to napięcie. Poczekam chwilę i zobaczymy jakie. Schemat sugeruje 355 V na wyjściu z lampy z katody, tak? Mamy w tej chwili 230 V, czyli sporo za mało. No, czy to w ogóle coś wzmacnia? Jakiś szum tam jest. No jest jakiś sygnał, tak? Zaraz sobie pomierzymy wszystko. Napięcie wyjściowe po tym tam ustrojstwie to jest 81 V. Po tym tam ustrojstwie, nie? 81 V. Stanowczo za mało. Dlatego nie lubię takich rozwiązań. Podejrzewam, że on jest przeciążony. Więc sprawa przedstawia się tak. Zasilanie mamy 81 V zamiast 110. 213 na wyjściu z katody. 188 po pierwszym rezystorze. I to napięcie nam sobie idzie na transformator głośnikowy. Następnie mamy 182 V po następnym rezystorze. No i oczywiście dlatego, że nie mamy lamp w przezmacniaczu. Też mamy 182 V, bo to napięcie przy braku prądu będzie takie samo, tak? I nie ma tego kondensatora. Ten kondensator to jest do ustalenia punktu na żarzeniu podwyższonym, bo na żarnikach, właśnie tu miałem później omówić, na żarnikach tych lamp z przezmacniacza ustalał się nam pewien punkt ponad masą dla tych żarników, tak? A także to będzie trochę odbudowy tego wzmacniacza. Tak, żeby był tak jak poprzednio, tak? Napięcie mamy zmierzone. Teraz chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda to ze wzmacniaczem mocy w takich warunkach pracy, jakie mamy teraz. Oczywiście możecie podglądać moje pomiary. I ja muszę się teraz skoncentrować, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Podejrzewam, że to, co tu mamy, to jest napięcie na katodzie 14 V. I to jest to, co my powinniśmy tutaj uzyskać, nie? Czyli ten odstęp tu na polaryzację 22 V jest nawet na katodach, a to mamy 14 z tej strony, tak? Zaraz sobie określę, jakie tam mamy jeszcze wyprowadzenia tych nóżek, także chwileczkę, zaraz wracam. Analizujemy sobie. To jest grid, czyli nie mamy napięcia, bardzo dobrze. Dwójeczka, czyli to, co mówiłem wcześniej, to 14 V to jest na katodzie. Sobie zapiszmy katody nie 22, a 14 V. Następnie mamy z ważnych punktów
siatki, czy trójeczka. To jest siatka lampy pentody. Czwóreczka żarzenie, szósteczka to jest anoda. Czy ja się tam dostanę? Strasznie dużo kurzu, wiecie? Nie wiem, czy to jest to. Tak. To jest szósteczka. Szósteczka to jest anoda pentody. 175 V. Anoda pentody 175 V. I ten wzmacniacz nie będzie pracował nawet na połowie swoich możliwości. Następnie mamy siódemeczkę. Siódemeczka to jest, teraz żeby się tam dostać, to może być bardzo niebezpieczny pomiar. 1,1 V? No nieprawdopodobne. To by raczej tu było. Piątka, szóstka, siódemka, ósemka. Co to jest ósemka? No, coś się tu jest pomylone. Spodziewam się, że tutaj jest jakiś błąd w montażu. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy na siatkach napięcie 1 V. To jest siatka, to jest ekranująca, nóżka numer 7, widzicie 1 V. Tak. Nóżka numer 7, nóżka numer 6 ma swoje napięcie, nóżka numer 7 nie ma napięcia, nóżka numer 7. Szóstka to jest anoda pentody, siódemka to jest siatka ekranująca, powinna mieć napięcie, nie ma. Siatka druga, tak? Jak może to jest przerobione na triodę, trudno mi powiedzieć na razie. No, w ogóle to ja się dziwię temu układowi, bo tutaj mamy rezystor, który prawie dotyka żarzenia. Tu mamy kondensator, który się opiera o żarzenie. Że ktoś to używał bez sprawdzenia. No ale dobra, na razie się nie denerwujmy. Róbmy dalej swoje. W drugim kanale też mamy takie dziwne rzeczy. Teraz tu mamy za tym rezystorem, tam z tyłu mamy jakiś rezystor podpięty do masy. I ten rezystor ma napięcie na siatce 1 V. To by sobie tam idzie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Nie chcę tym manipulować, bo jednak mimo wszystko nie, wysokie napięcie to mam. Musiałbym teraz sobie to tutaj ładnie poprostować, rozładować napięcie i poczekać na efekt. Dobra, no to zróbmy to. Rozładujmy sobie napięcie. Poprostujmy potem tamte elementy. Nasilacz główny. No szybko schodzi. No i tu muszę poodginać co nieco, zrobić mały porządek, bo pomiarów nie idzie zrobić, a mimo wszystko jest to trochę niebezpieczne, co tu widzę. O tym, że tamto ustrojstwo jest przeciążone, możemy się dowiedzieć z temperatury carbon plastic, współczynnik 0,9, 0,9 ustawiony, 46 stygnie. Podczas pracy było trochę więcej, nie? 50, 51, 55, 50, 60 stopni na transformator w takiej małej budowie, to jest dużo. Uważam, że jest to przeciążone, strasznie buczy, strasznie brzęczy i to nie jest 100 W, to jest mniej. Mamy tu taki kondensator. I tak jest przelutowany, to widać. Tak? Do poprawki. Najpierw zobaczę, co to jest za nóżka. Nóżka numer 3, czyli siatka wejściowa pentody. I ten kondensator, który tutaj początkowo opierał się na tym żarzeniu, to o co już wam wspomniałem, to jest kondensator wpięty na nóżkę numer... Liczymy 1, 2, 3. To będzie siatka wejściowa pentody. A drugą stroną, tutaj widzicie za tym, na tym rezystorze, jest to nóżka numer 9. Nóżka numer 9 będzie anodą triody, tak? Tak. Czyli to jest sygnał wejściowy. Nie powinien się tu opierać na żarzeniu, bo to brum straszny przynosi, tak? Dobra, no to tu mamy jedną sprawę już rozpatrzoną.
Tu mamy wysokie napięcie, na tym powinno być to trochę zaizolowane. Tak samo tutaj to. Tam mamy na dole też jakiś, właśnie to, o czym mówiłem, to będzie siatka ekranująca. To jest nóżka numer 8. Dobrze liczę? 9, 8, 7. 7 jest tutaj, 8, 8. Aha, no, no to 8 nie miałem podłączone i tu mamy katodę. Następnie, jadąc od góry, to tu mamy 9, to jest to, co mówiliśmy, anodę, triodę. Tutaj jest ten sygnał, to jest pewnie na ten odwracacz fazy, czyli pierwsza lampa. Ale zainteresowany jestem tutaj tą nóżką. To jest nóżka numer 8. Nóżka numer 8, tak, katoda, triody. Tutaj mamy nóżkę numer 6, anodę. I tutaj mamy gdzieś nóżkę numer 7, do której muszę dotrzeć jakoś, żeby ją zmierzyć. To, o czym mówiłem, bo wcześniej nie mogłem tego dokładnie zlokalizować. Bałem się, że zrobię jakieś zwarcie. No i dopiero teraz możemy sobie pomyśleć o tym, żeby znaleźć tą... A czemu tu jest masa podłączona z tego? Nie, to jest tu na to podłączone, na transformator wyjściowy. Już się wystraszyłem, że jakieś dziwne rzeczy są tu robione. Dobra, ja sobie spróbuję to jeszcze raz przeanalizować. No i tak, jak się cały ten chaos rozgarnie, to widać już, gdzie jakie są nóżki. Tu mamy anodę, tak? Tu mamy siatkę sterującą i na siatce sterującej jest napięcie. I to napięcie jest to, które myślałem, że jest na anodzie. Bo to było tak zakonserwowane, że nie było widać tego przewodu. To muszę zmierzyć. To już mam zmierzone, tylko muszę przepisać, że jest to 175 V. A anodę muszę sobie zmierzyć tutaj. Tylko tak muszę trafić, żeby nie zrobić zwarcia, tak? Tu, w to miejsce. Jak mówiłem, przegrzało się. Włączyłem wzmacnianie, zrobił bzyt i tyle. Widzicie, to jest właśnie 100-watowy transformator, tak? 100-watowy. Widać, jak uzwojenie dostało. Przepaliło się. Jak to się nazywa? Nie wiem. Prawdopodobnie sprzedawca rzucił mi jakieś badziewie. A ja nie mam wariaka, żeby dać sobie 100 V. A przez żarówkę nie będę tego zmniejszał. No to muszę pomyśleć nad jakąś alternatywą, żeby pomierzyć ten wzmacniacz dalej. Uzwojenie wtórne, tak? Czyli jest to transformator. Bo na wtyczce mamy uzwojenie pierwotne. I niestety otwarte. Tak? Takie ładnie zesmażone. To na moje oko ma jakieś 15-20 W. Stal ma współczynnik odbicia 0,7. Tu ma ponad 100 stopni. Mówiłem, przeciążone. Po prostu badziewie przeciążone. Chiński transformator, którego nikomu nie polecam. Przyjrzyjcie się uważnie. No, ja sobie zrobię separację. Ale prawdopodobnie będę przewijał ten transformator. Więc w tej chwili możemy jedynie przeanalizować sobie jeszcze, jak to wszystko jest pomontowane. I przeanalizować schemat. I tyle możemy na dzisiaj zrobić w tym pierwszym odcinku. Gdyby ten transformator był sprawny, mógłbym sobie użyć go jako dzielnika napięcia. 230 na obie cewki. Ja bym sobie wziął 110 z połowy. Ale niestety on już od dawna jest niesprawny, więc nic z tego nie zrobię. Czyli prostując błędy, które zrobiłem wcześniej, błędy, no, miałem tak zagmatwany tamten układ, że po prostu przeoczyłem jedną nóżkę. 185 V na transformator, tak, tu. To tutaj możemy się spodziewać 180 V, czyli to napięcie, które nie zmierzyłem. Tam, co się myliłem, to z tą siatką, bo przeoczyłem jedną nóżkę. Jedna nóżka, no i niestety 175, tu mamy 182. No to załóżmy, że jakiś błąd w pomiarze może być, albo coś, że nam tutaj 175 V wyszło. Może dlatego, że ten badziewiak tam zaczął się już smażyć i nam to napięcie spadło. 14 V zamiast 22 V przy o 100 V mniejszym zasilaniu. Tu co mamy jeszcze? No ta sekcja nie działa, bo ona tam szła na ten przedwzmacniacz. Czyli to napięcie się pokrywało.
Te 22 V no niestety jest to rozłączone. 213 V zamiast 355, no 81 zamiast 110. No i 106 V tutaj. Te rezystory są takie same, więc i na tej anodzie, i na tej anodzie powinno być 106 V. Praktycznie rzecz biorąc 135. Gdybyśmy mieli prawidłowe napięcie zasilania, nie zdążymy zmierzyć, ile jest na katodzie. Zdarza się tak. Dobra, zapraszam Was do części o historii firmy Knight, a po tej historii omówimy sobie cały schemat wzmacniacza. Ja spróbuję przygotować sobie jakiś sposób zasilania do tego urządzenia. No najprawdopodobniej wymontuję ten transformator. On nie jest spawany, można go tu odkręcić, rozkuć, powyjmować blachy, ale też widzę, że te blachy są tak pakietami składane, duże prądy wirowe mogą tu być. Tak, uzwojenie pierwotne, mam nadzieję, że nie jest zalane jakimś paskudztwem. Gdy będę Wam opowiadał historię tej firmy, na ekranie będą pojawiać się skany z katalogu z 1959 roku, dostępne na stronie HiFi Archive. Firma założona w 1928 roku. Simon Wexler założył Columbia Radio Corporation w 1921 roku i sprzedawał zestawy kryształkowe. W 1920 roku powstaje Allied Radio jako oddział Columbia Radio Corporation, zajmujący się dystrybucją części radiowych. Firma miała wkrótce stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek branży elektronicznej w Stanach Zjednoczonych. W 1932 roku firma rozwinęła swoją działalność w zakresie sprzedaży części zestawów radiowych dla domowych hobbystów. Jako jedna z pierwszych rozpoczęła sprzedaż elektroniki za pośrednictwem katalogu. Ponadto firma Allied otworzyła sklepy stacjonarne, aby dotrzeć do większej liczby operatorów krótkofalówek i eksperymentatorów. Okres 1941-45 to okres wojenny. Po przetrwaniu kryzysu Allied skupili się na wysiłkach wojennych, głównie obsługując kontrakty rządowe i priorytetowe zamówienia przemysłowe. Allied po raz pierwszy zdobył doświadczenie na arenie przemysłowej dzięki kontraktom rządowym i wojskowym, co położyło podwaliny pod niszę dystrybucyjną, którą zajmował się później. Okres 1946-1960 to eksplozja przemysłu elektronicznego. Nowe rozwiązania w elektronice zostały szeroko przyjęte w handlu i przemyśle. Innowacje takie jak telewizja, automatyka przemysłowa, technologia kosmiczna i technologia obronna przyspieszyły zapotrzebowanie na elektronikę. Popyt konsumencki również wzrósł w miarę rozpowszechniania się radioodbiorników i komponentów niedostępnych podczas wojny. W tym ekscytującym okresie firma Allied zdobyła zarówno doświadczenie, jak i wyspecjalizowaną kadrę niezbędną do obsługi sprzedaży zarówno konsumenckiej, jak i przemysłowej. W 1962 roku ukazał się pierwszy katalog przemysłowy firmy Allied Electronics, spółki zależnej od Allied Radio. Firma w dalszym ciągu obsługiwała zarówno amatorskich, jak i zawodowych operatorów krótkofalówek, będąc jednym z niewielu miejsc, w którym można było zlokalizować ten trudny do zdobycia sprzęt radiowy. W 1970 Allied miała 21 przedstawicieli regionalnych. Allied przeniósł swoją siedzibę z Chicago w stanie Illinois do Fort Worth w Teksasie, ponieważ rok 1970 był rokiem, w którym spółka matka Radio Shack Tandy Corporation kupiła Allied Electronics i Allied Radio. Nową firmę konsumenci zapamiętali jako Allied Radio Shack. Firma Allied Electronics, posiadająca nowe, skomputeryzowane systemy śledzenia zamówień, mogła pochwalić się najwyższym w kraju odsetkiem zrealizowanych zamówień. W 1972 roku katalog był skarbnicą dla osób poszukujących starych komponentów przy próbach renowacji starego sprzętu profesjonalnego i przemysłowego. Essex, Stancor, UTC, Switchcraft, Delco, Arrowhead, Sprague, Fairchild, Robert Shaw, Centerlab, Belden, Sigma, Magnecraft, CP Clair, Amphenol, Shure, Electrovoice, Sola, Simpson, Superior Electric, Harst, RCA, Lemenco, ADC, H8 Smith to tylko niektóre z reprezentowanych marek. Wśród głównych marek profesjonalnych znajdowały się Mikronta, Realistic i inne marki domowe Radio Shack na poziomie konsumenckim. 1981 rok Light rozpoczął proces przechodzenia z systemu całkowicie ręcznego do firmy w pełni skomputeryzowanej. Proces zakończył się w 1985 roku. W
1995 roku Light była pierwszą firmą zajmującą się dystrybucją elektroniki, która wypuściła katalog na CD-ROMie, a następnie szybko wkroczyła na erę handlu elektronicznego, uruchamiając stronę internetową. No i w 1999 roku Light Electronics została przejęta przez firmę Electro Components z Wielkiej Brytanii. Dane te pochodzą ze strony, której adres widzicie na ekranie. No, badziew. Dla amatorów samodzielnego montażu. Wygląda mi na zalane. Zobaczę. Z ciekawości go odkręcę i zobaczę. No, ale to trzeba przyzwolić tak czy siak, żeby mieć te 230 V. Co nas ta historyjka z tym wzmacniaczem może nauczyć? Kupowanie czegokolwiek jako sprawne w wieku 70 lat może zakończyć się tak jak teraz, spaleniem tego autotransformatora, nazwijmy to, czy tam transformatora separującego, który wykonany w Chińskiej Republice Ludowej, no, żadną miarą nie może mieć, to ma 100 W. Ten transformator tutaj może mieć 100 W, 120, a tamto, zresztą widzieliście, przed chwilą wam pokazywałem transformator na rdzeniu ciętym, który miał 270 W, 250 powiedzmy. Na tamto 100 W, na 20 moim zdaniem mniej więcej. I to może nas nauczyć tego, że kupowanie na hura takiego sprzętu może stać się przyczyną porażenia prądem, pożaru, uszkodzeniem ciała, mienia. Dostęp do tych śrubek też jest znakomity. No, to o czym mówię, tu widać zresztą przeróbki, w tym miejscu powinny być lampy, nie ma tych lamp. Ktoś sobie przerobił całkowicie ten wzmacniacz pod własne potrzeby, nie wiem, nie chciał używać wzmacniacza gramofonowego, przez wzmacniacza gramofonowego, to nie musiał tego niszczyć. Zostawić lampę, włókno żarzenia, no raczej dałoby radę na stabilizację, tak? Lampy nie musiałyby koniecznie działać. Można też to zrobić rezystorem, ale tak jak tu, tylko montaż jest okropny. Osoba, która montowała to wszystko, powinna dostać nagrodę za niechlujny montaż. Dobra, mamy. Wyciągnijmy, zobaczmy, czy uda się go wyciągnąć. Może się nie udać, bo będzie tak mocno przy krótkie przewody mieć. No, niestety. Nie uda się tego wyciągnąć. A przynajmniej to odkurzę. Gruba warstwa kurzu. Tak wygląda amerykański transformator z lat 50. Trochę zakurzony. Jak widzicie, może być też pozalewane to uzwojenie czymś. No cóż, trudno. Będziemy szukać wtedy innego transformatora, tak? Na razie spróbuję zdjąć rdzeń. Tak jak się spodziewałem, transformator jest głęboko zalany. Zdjęłem pokrywkę. Jak widzicie, rozbiórka, no jest możliwa, tylko że w tym momencie traci to sens. On jest upakowany dosyć mocno. Dodatkowo uzwojenie tu nie wejdzie. Można by było zostawić oryginalny transformator, ale trzeba pomyśleć nad jeszcze jednym transformatorem, który nam obniży to napięcie. I co najmniej na takim rdzeniu. No. Może być to na zasadzie dławika, który będzie w indukcyjności tracił trochę napięcia. Albo też na zasadzie transformatora separującego, co przy takiej konstrukcji chassis jest nawet dosyć ciekawym rozwiązaniem. Jeszcze raz wrócę do tego. To już wystygło, że zobaczcie. Żeby było jasne. To jest 15-20 W. A to jest 100 W. Na razie ten wzmacniacz włożę sobie do kartonika. Muszę koncepcję przemyśleć, bo może się okazać, że to zostawię jako trofeum. A kupię 310 V odczep CT, 310 V i 6,3 V z odczepem na środku.
duży przecież handlu transformatorów. Co prawda musiałbym wtedy zainwestować dodatkowe 100 zł czy 200 zł do tego. I nie wiem, czy to jest opłacalne, a raczej nie. Jeszcze budowę muszę zrobić. A wzmacniacz będzie można potem sprzedać, nie wiem, za 1500 zł. Także wiecie, no, takie zabawy są ryzykowne. Oczywiście tej pokrywki tak nie zostawię zadzeniowej. Wyczyszczę sobie to na razie. Mówię, to trzeba przemyśleć. Oczywiście to nie musi być na tylu śrubach, może być podkładka dostosująca, żeby to zamocować do chassis. Ogólnie sprzedawca nie był do końca szczery w opisie aukcji. Ponieważ wzmacniacz ma jakiś problem, skoro mi spalił tamten baziew, wrzucił się do śmieci. No. Bądź co bądź, muszę to rozmontować. Zastanowić się nad całym układem. Widzieliśmy, że wzmacniacz działał, bo pokazywał jakiś przebieg, ale nie zdążyłem zarejestrować jaki. Gałeczkom przyda się trochę blasku. Też chyba są porozwiały trochę. Nie wiem, czy to jest wkładka stalowa, czy co. Może uda się to wypolerować. Nie wiem jeszcze, bo tutaj chyba chrom jakiś jest nałożony na wierzch. Amerykanie wielbiali chrom. Wzdycham, bo to oczywiście trzeba umyć, bo no, strasznie dużo pracy, nie? Do kartonika tutaj ten front panel jeszcze sobie zdejmę i zafoliuję, żeby mi się nie zepsuł, bo ładny jest. No i to trzeba całe rozsunąć, pousuwać te usterki, które tutaj są. Wreszcie wstawić te lampy, ten układ zasilacza tu przerobić tak, jak powinien być. To jest badziewie. Front panel zafoliowany, tam jeszcze budowa będzie do zrobienia. Dobrze, tu nie było gdzieś śruby, widziałem. Ale chyba jak to odkręcę, to i tak mam do odkręcenia gniazda. Cały ten moduł tutaj. Z gniazdami wyjściowymi. No. Nie zachęca to do roboty, to przyznaję. No, wiecie, to jest urządzenie, które było zbudowane przez amatora. To kit do składania, tak? Że mogę spodziewać się tutaj bardzo wielu kwiatków. Jak obsmażę, o, nawet niedolutowany, luźny. To jest naprawdę... Ja się dziwię, że to działało. Wreszcie mam dostęp do tych kondensatorów. One teoretycznie nie powinny być ani wyschnięte, ani mieć upływy, ale zaraz sobie zobaczę jeszcze tak z ciekawości. No, zobaczcie, ceramiczny został już. To jest w regulacji barwy dźwięku, tutaj w tym miejscu. I co nam powie miernik? Pewnie zastanawia się, dlaczego ma jeszcze pojemności pasożytnicze do mierzenia. No, tak jak mówię. Tak wiekowy wzmacniacz, no i widać przewody żarzenia są spękane, czyli do wymiany. Tutaj też jak się przyjrzycie tym kondensatorom, to widać, że ta zalewa już też jest spękana. Jeszcze jedna niespodzianka, pękło wyprowadzenie. Może dlatego tak późno dostawiliśmy to napięcie, bo to się tutaj ruszało w tym gnieździe i nie zwierało, nie? Czyli musimy wymienić podstawkę pod lampę. Lampę prostownika. Odlutowałem jedną nóżkę tego kondensatora, ponieważ jestem ciekawy. 98 nano, może to jest 100 nano? Jaką to mamy? Tak, 0,1 mikrofarada, 100 nano. Dobry kondensator. Kolejna niespodzianka, urwany przewód. Jak on to mogło mu grać? Zastanawiam się, może po prostu się opierał i tyle. Tak sobie myślę nad zasilaniem do tego urządzenia. Jeśli nie będę wymieniał transformatora sieciowego, to mogę zrobić jeszcze ten autotransformator dodatkowy, ale wtedy tą obudowę, załóżmy, że zrobię ją z jakiegoś drewna lub metalu, tutaj będę musiał dołożyć dodatkowy transformator, czyli wydłużę ją o tą część. Lampy sięgają gdzieś dotąd, nie? No, no to jest tak w sumie kompaktowo i będzie jeszcze trochę pustej przestrzeni. Czyli zamiast tych, powiedzmy, mamy tu gdzieś miarę. Mamy miarkę. Załóżmy, że sam transformator
1 to 20 cm długości urządzenia, nie? Wiecie o co chodzi? Jakby tutaj był dołożony drugi, to powiedzmy było to 26 cm długości, jeszcze akceptowalne. Ten odtwarzacz kompaktowy Philipsa ma jakieś 26 cm długości, no. Więc to nie byłoby takie straszne. Idzie sobie to do pudełka. A ja przygotuję Wam opis działania tego wzmacniacza, ale już w takiej tradycyjnej formie z tablicą, zaznaczeniem czerwoną linią, gdzie jak sygnał biegnie i co za co jest odpowiedzialne. Obiecałem Wam powiedzieć, jak to urządzenie działa, więc zaraz to uczynimy, ale ta instrukcja montażu na wstępie chwali się takimi osiągnięciami. Ten umiejętnie zaprojektowany stereofoniczny wzmacniacz Hi-Fi zapewnia doskonałą wydajność przy niskich kosztach. Zawiera kompletne centrum sterowania, 2 stopnie korekcyjne przez wzmacniacza do gramofonu i 2 10-watowe wzmacniacze zapewniające łącznie 20 W wysokiej jakości dźwięku stereo. Kanały można łączyć, aby zapewnić 20 W do użytku monofonicznego. Sterowanie całym sprzętem Hi-Fi jest uproszczone dzięki wygodnemu przyłącznikowi wyboru źródła, który zapewnia natychmiastowy wybór dźwięku stereo, stereo odwróconego lub mono. Jednocześnie wybiera się nim żądane wejście gramofon, tuner lub pomocnicze. Obwody sprzężenia zwrotnego i samobalansujące się zapewniają wysoką jakość dźwięku, co czyni to urządzenie idealnym do zbudowania ekonomicznego systemu stereo. I to jest godne zauważenia. Pamiętajcie, Radio Shack to była sieciówka w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprzedawano tanie sprzęty i raczej pod tym wzmacniaczem jakichś tam wybitnych osiągnięć spodziewać się nie powinniśmy. Podstawowy układ, zresztą zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. Też widać, że jest zbudowane ekonomicznie, zresztą to jest moduł do montażu, także co tutaj dużo oczekiwać. Ten wzmacniacz stereo składa się z dwóch identycznych, oddzielnych elektrycznie wzmacniaczy Hi-Fi połączonych w jednej obudowie. Każdy wzmacniacz obsługuje oddzielny kanał dźwiękowy, to zresztą widać na schemacie. Obwód każdego kanału wzmacniacza składa się z trzech sekcji. Jest to przedwzmacniacz, sterownik zintegrowany z odwracaczem fazy i wzmacniacz mocy. Przedwzmacniacz jest używany tylko do wejść gramofonowych. Wzmacnia sygnał składki gramofonowej o niskim poziomie do poziomu potrzebnego do obsługi sterownika zintegrowanego z odwracaczem fazy. Obwody V1, czyli przedwzmacniacz kanału A i V4, przedwzmacniacz kanału B są identyczne, z wyjątkiem gniazda wyjściowego z przedwzmacniacza kanału A. Wyjście to może zostać wykorzystane do sterowania dodatkowego wzmacniacza mocy. Rezystor wejściowy 100 kOhmów zapewnia prawidłowe obciążenie dla najczęściej używanych ładek magnetycznych, stereofonicznych. Rezystor ten, poza tym rezystor 10 megaohmów i kondensator 25 pikofaradów, tworzą dzielnik napięcia dla wejścia wkładki ceramicznej. Właściwą korektę, czyli korekcję preamp fazy wysokiej częstotliwości z procesu nagrywania, osiąga się przez sprzężenie zwrotne między anodami lampy pierwszej i lampy czwartej. To zaznaczyłem na tym schemacie. Włókna obu lamp przezmacniacza zasilane są prądem stałym, co zapewnia cichą pracę. I na to zwróciłem uwagę, że ktoś wywalił lampy ECC83 i wstawił rezystory w katodach lamp mocy. Przełącznik S1 wybiera żądane wejście. Jednocześnie wybiera żądany typ pracy stereo, stereofoniczny odwrócony albo monofoniczny. Na przykład na schemacie tym pokazany jest S1 jako pracujący w pozycji stereofonicznej. W tej pozycji S1 łączy przedwzmacniacz A ze wzmacniaczem kanału A i przedwzmacniacz B ze wzmacniaczem kanału B. Zapewnia to prosty dźwięk stereo. Gdybyśmy przekręcili ten przełącznik do pozycji phono-rev, przedwzmacniacz A byłby podłączony do wzmacniacza B, a przezmacniacz B do wzmacniacza A, co by skutkowało odwrotnym działaniem stereo. Zwróćmy uwagę, że ostatnie trzy pozycje przełączników służą do odtwarzania monofonicznego. W tych pozycjach odpowiednie zaciski z przodu i z tyłu przełącznika są połączone tak, że wybrane wejście kanału B jest podawane dla obu wzmacniaczy mocy. Ponieważ w obu kanałach zastosowano identyczne obwody, opiszemy sobie tylko kanał B. Lampy ECL82 to podwójne lampy. Sekcja A jest diodą i służy do odwracania fazy albo wzmacniania napięcia, natomiast sekcja B jest pentodą i jest to lampa wyjściowa. W lampie V2A sygnał z tunera, wejścia AUX lub przezmacniacza gramofonowego jest wzmacniany i podawany na lampę wyjściową V2B. Część sygnału wyjściowego z V2A jest podawana do V3A, gdzie jest wzmacniana i podawana na lampę wyjściową V3B. Sygnały doprowadzane do tych dwóch lamp wyjściowych mają przeciwną fazę,
ponieważ w każdej lampie inwentora fazy miało miejsce przesunięcie fazowe o 180 stopni. Dzięki temu lampy wyjściowe działają w trybie przeciwsobnym. Na przykład gdy V2B odbiera sygnał dodatni na swojej siatce, powoduje to wzrost prądu jej anody. V3B odbiera ujemny sygnał na swojej siatce, powoduje to zmniejszenie prądu anody V3B. Te prądy anodowe są podawane na przeciwne końce uzwojenia pierwotnego transformatora T1, także w połowie cyklu V2B pcha, podczas gdy V3B ciągnie. W drugiej połowie cyklu V2B ciągnie, podczas gdy V3B pcha. Jak to wszystko dokładnie działa, opisałem w filmie Lampy elektronowe, wzmacniacz mocy audio. Tam jest fragment o wzmacniaczu przeciwsobnym, film 218. I następny z tej serii będzie także mówił o przeciwsobnym działaniu wzmacniaczy mocy. Poza tym z panem Krauharstem uczestniczymy w projektowaniu wzmacniacza przeciwsobnego, filmy 221 i 222. Wróćmy do tego tutaj wzmacniacza na lampach ECL82. Łączna moc wyjściowa jest dwukrotnie większa niż w przypadku, gdybyśmy stosowali pojedynczą ECL82. Wiemy, że ona tam za dużo mocy nie ma. Oczywiście dodatkową zaletą pracy push-pull jest to, że eliminujemy sobie parzyste harmoniczne na przykład. To skutkuje znacznie zmniejszonymi zniekształceniami na wyjściu i także eliminuje to buczenie z transformatora zasilającego, czyli przydźwięk sieciowy. Zniekształcenia są dodatkowo redukowane przez zastosowanie ujemnego sprzężania zwrotnego pobieranego z transformatora wyjściowego i podawanego z powrotem do V2A. Napięcie sprzężenia zwrotnego jest również wykorzystywane do regulacji barwy dźwięku. Jest dzielone przez filtry, także wysokie częstotliwości trafiają do regulatora treble i jest to rezystor R12, a niskie częstotliwości do regulatora bas jest to rezystor R14. Znaczy potencjometr jest rezystorem, także nie dziwcie się. Przesunięcie dowolnego pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli w górę na tym schemacie, zmniejsza ilość sprzężenia zwrotnego wybranych częstotliwości, a to skutkuje zwiększeniem niskich albo wysokich tonów w zależności od przypadku. Zasilanie tego wzmacniacza to transformator mocy T3, V7 to lampa prostownicza, która jest żarzona pośrednio, C12 to pięciosekcyjny kondensator filtrujący, w tym modelu był wymieniony na 5 kondensatorów wątpliwej jakości. No i mamy rezystory R23, 24 i 25, które obniżają nam napięcie do poszczególnych sekcji wzmacniacza. Zobaczcie sobie jeszcze planszę, którą znalazłem w tym podręczniku składania wzmacniacza, jak nagrywane są płyty stereo. Być może w tym 59 roku nie było to powszechnie znane, no ale ciekawostka, tak? Trzeba było ludziom wyjaśnić, jak słucha się stereo. W następnym filmie, tak jak mówiłem, zajmiemy się tym wzmacniaczem. Muszę skompletować trochę części, wyczyścić to, zobaczyć, prawdopodobnie rozlutować, wymienić te podstawki lamp, żeby mi te lampy nie uciekały z tych podstawek, czyli kompletnie rozmontować ten wzmacniacz będzie trzeba. Podstawki takie jak na rysunku, dostępne na przykład w sklepie lampyelektronowe.pl. No nie wiem, no muszę się zastanowić jeszcze nad tym zasilaniem. Jak powiedziałem w filmie, no jest, komplikuje to sprawę, bo ten transformator jest zalany. Mogę zamówić też, nie wiem, transformator, który zastąpi mi ten transformator i będzie problem z głowy, tak? Ale a ten oryginalny po prostu zostawić w prezencie dla osoby, która by ewentualnie nabyła ten wzmacniacz ode mnie, nie? To wszystko. Do następnego odcinka o tym wzmacniaczu. Wypatrujcie go w tym kwartale. Trzymajcie się.